nie mogliśmy wytrzymać i przyjechaliśmy na górną grupę testować MRF-ę. Śniegu już tutaj. No, śniegu już tutaj. O, ktoś upala! Popylają chłopaki. Popylają chłopaki. Nie. Gonimy widza, gonimy go, Michała gonimy. O jest, Michał jest, patrz, siema. Michał! 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 Prezes! Nie wjeżdżamy. Nie, nie wjeżdżamy, nie. Michał, zapal. O, dobra. O, super! Siema Jakub! Siema, siema. 100 lat, 100 lat! Siema, siema. Siema Michał! Jeszcze aura zimowa. No niestety. Powiedz. Ma no. Siema. Moje nogi nie wytrzymują. Od razu twój rower poznałem. A Kuba się martwił. Michał zmarznie. O, upalają, upalają chłopaki. No. Taki model jestem. To się zdziwią tam chłopaki, jak zobaczą Kubę na MRF-ie, nie? No. Kuba. Masz Pietra? Kuba? Co? Masz Pietra? Zobacz, jaki czat. A wiesz, jak to gada? No, a jak to gada? A tam jeszcze mamy leżaczek. No, dla ciebie wzięliśmy leżak, Michał. Naprawdę. Dla grzecznych. Naprawdę, Michał, mamy dla ciebie leżak, żebyś sobie go popatrzył. O, albo kamerę będziesz mógł nagrywać. Gdzie ty to parkujesz? Nie, Michał, jeszcze raz dograj tego prezesa, bo nigdy nagrywało. Prezes! Prezes jest! Ło! Widać mnie! Z tym MRF-em na nim się zdenerwuje. Na leżaku. Tak jest u Bleka. Ole tam upalają, czekają na ciebie, Kuba. 250-450. Tak słyszę. Pierwsze odpalenie w terenie, a dzisiaj operatorem będzie Michał kamery tej głównej, tylko bo... Tylko Kuba nie wróżnie, bo odpaliła. We trzech jeździmy dzisiaj. No. Nie zrób wstydu, Kuba. Gazu trochę jak odpalisz. No właśnie. Trochę gazu przytrzymaj, gazu. Dobrze. No teraz już jest ok. Pamiętaj zawsze trochę gazu, nie? No. Majster, panie majster. Elo! Kardy Enduro. Elo! Elo, nagrywa elo, się. Elo. Moją kamerką? No. O. Pierwsza jazda. Jak tą, dzień? Pierwsza jazda tą nową bestią. No. Kuba, pomału i ten, nie? Zgasła mi! No! Kuba, musisz wyczuć, tak. No ale ja mówiłam powoli. Powolutku, na luz, na luz tylko. Kompresji, wtedy strzał. Ja pierdzę. Trochę pogadny, nie? Jak zaczyna jechać, to gadny trochę więcej. O, widzisz? Daj, chodź, ja ci go wyprowadzę normalnie na drogę. Bo tu się będziemy mieć. Ja nie pojeżdżę. I że ci odpalę, żeby się odpalę. Ja nie pojeżdżę. I
Od guzik, no odbijać. Aha. Bo się gasi guzikiem, tak? Służy do ruszenia, zgaś to. Jedynka służy do ruszenia. Po ruszeniu dwójka. I dwójką jedziesz, a ja będę patrzył jak jedziesz, okej? Okay? No. Pasuje? Tak, tak, ale dwójkę ze sprzęgłem, tak? Tak, tak. Ze sprzęgłem, dobrze. Zawsze ze sprzęgłem. Jak chcesz wyhamować, zwolnić, też sprzęgło dusisz. Okej? Okay? No. I z gazem ostrożnie. Dobra. Kuba, sprzęgło ty masz, tak? Z gazem sprzęgła nie puszczasz od razu, powolutku. Rozumiesz? Powoli, tak. Tak, patrz. Ruszasz i powoli puszczasz. Jedziesz, puszczasz do końca. Tak się rusza luz. Nie tak, sprzęgło. Tak i sprzęgło, tak? Tak, i na dół bieg. Na luz. Odpalasz, ja ci sam pokażę to sprzęgło. Paluszki muszą być wyćwiczone. Sprzęgło. Jedynka. Tak. Powolutku puszczasz sprzęgło. Powolutku. I teraz sprzęgło i dwójka. Sprzęgło? No to nie jest takie. No jedź. A to czemu nie dajesz czasu? Trochę czasu. Luz. Zrobiłem powoli. No ale gazu troszkę trzeba. Troszkę gazu. Już jest skomplikowana sprawa. Jak dochodzi nam sprzęgło. Jak jedziesz, to równo trzymaj gaz. Nie brum, 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 brum. To równo. Hmm? Najwyżej trójkę wbij. Potem tu jak nawrotka, to redukujesz na dwójkę. I teraz? Sprzęgło. Jedynka. Troszkę gazu. Powoli sprzęgło. Powoli, powoli, powoli. No. Dwójka. Ale musisz jechać. Nie patrz się pod koła, ani pod nogi, tylko prosto przed siebie. I pamiętaj o sprzęgle.
teraz to współpracują, czyli tak, wciskasz sprzęgło, trzymasz gaz, to ci motor nie jedzie. No. Popuszczasz trochę, trzymasz gaz równo. Ucz się trzymać równo gazu, a nie brdrym. No. Lekko, ale równo. Rozumiesz? Tak. Nie ucz się tego brdrym. Tylko równo. I czasem możesz pół sprzęgła używać, rozumiesz? Przy zakrętach, tak? To nie mogę. Jak sobie zakręcasz. I nie szarp tego sprzęgła, jak dwójkę wbijasz, tylko sobie trzymaj tu delikatnie gaz, żeby cały czas był równo. Tu trzymasz sprzęgło, zmieniasz bieg i popuszczasz. Nie robisz tak, patrz. Nie robisz, bo ci motor wyszczeli. To nie jest automat. Polecisz do góry na plecy. Kapujesz? No. Przejdź dalej. Twardy jest, nie? Przy zapalaniu sobie hamulec trzymaj. Ale nie puszczaj sprzęgła. Kto ci kazał? Nie masz strzelać. To sprzęgło musisz kochać. Musisz je cały czas tu utrzymać palcami, dociskać. Rozumiesz? W czasie jazdy uczyć się tego. To sprzęgło jest ci potrzebne do jazdy. Bez tego się nie pojedzie. I tak jak pierwszy raz to jest super. No super. Zmiana biegu była, nie w gazie. Tak, nie, ale żeby nie strzelał tej, tą klamą, nie? Tylko delikatnie. Rozpędzić i dwóch wbijać. Też delikatnie sprzęgło i delikatnie puszczać je. Puszczać delikatnie. Dobrze. Nie. Dobrze. Tylko trochę szybciej, bo tak ci zgasi, nie? Na luzik. Żebyś się napędził, wiesz? Zobacz, tu jest luz bite. No już sprzęgło ładnie puszczałeś, tylko przy zmianie na wyższych biegach też powoli operuj, a tu trzymaj troszkę gazu, nie? Aha, czyli nie za dużo. Co? Czyli nie za dużo. No nie, no tak, patrz. O, aha. O, tak już jest za dużo. Tak. O. Dobrze? No. Powolutku. Powoli, ale to sprzęgło nie puszczasz tak szybko. Powolutku. Powolutku, a tu sobie gazu dodajesz, żeby ruszyć. Najpierw niech sobie te najwyżej poćwiczy, w którym momencie ono zaczyna ciągnąć. No, pierw to jeszcze nie, odpal go, zrób luz i zaraz poćwiczymy, jak będziesz ruszał. Nie puszczaj do końca sprzęgła, tylko delikatnie, tak? Ja ci pokażę. Tak jest, kurde, super. Chyba luzki otwieram, trzymaj. Na pół, nie puszczaj. Jedź sobie i tak go trzymaj. I dopiero jak się napędzisz na tej jedynce, to dwójkę. Okej? Okay? Powoli, powoli, patrz, patrz, zobacz, zobacz. Idzie trochę gazu, trochę gazu.
Sprzęgło, sprzęgło! Sprzęgło, sprzęgło. Sprzęgło. Jak stajesz, sprzęgło. I dam luz wyrzucasz, wiesz? No i luz wrzucasz. No, bo to nie... Ty zawsze sprzęgło. Pamiętaj, ciągle duś sprzęgło. I zobaczysz, nawet jak jedziesz tu prosto i trzymasz gaz równo, naduj sobie to sprzęgło. Zobacz, jak to, co się dzieje z motocyklem. Że wtedy przestaje ci jechać. I jak sobie nadusisz w czasie jazdy, wbij sobie trójkę. Spróbuj sobie wbić na do dwójkę potem. Baw się tym. Musisz tak się bawić tym, bo to nie jest automat. Że ty dwójkę wbijesz, czy trójkę będziesz jeździł cały dzień, nie? Tu po prostu liczy się tylko zmiana biegów. Ale jak na pierwszy raz ze sprzęgłem, to i tak jest super. Jodzio. To teraz robisz tak. Startujesz. Jedziesz tam, ale pamiętaj, baw się sprzęgłem cały czas. Jak sobie tu nawrócisz, to nie stawaj. Nie? Jedź sobie dalej i tam sobie na taki drugi przejazd, to sobie trójkę już wbijaj. I staraj się trzymać gaz równo. I baw się sprzęgłem, duź go po prostu. Jak stajesz, sprzęgło. Sprzęgło i hamulec? No tak, no. Ale nie zapominaj o sprzęgle, bo zgaśnie. No, sprzęgło. Najważniejsze jest sprzęgło, bo jak wolno jedziesz, to i tak ci sam stanie. To. Sprzęgło. Sprzęgło. Jedynka. Mogę tak. Troszkę gazu i powolutku sprzęgiełko. Powolutku do ruszenia. Ale nie puszczasz go w ogóle. Troszkę gazu. Nie, no bo chciałem wbić trójkę. No, bo musisz jechać. Jedziesz i wbijasz trójkę. Dojeżdżasz tam, już wbijasz sobie dwójkę ze sprzęgłem. I nawracasz. Musisz tak się uczyć, bo tak to się nigdy nie nauczysz. Ja wiem, że to jest pierwszy dzień i ruszasz, za szybko sprzęgło puszczasz, wolniej. Ty masz go trzymać cały czas. Dopiero jak już sobie pojedziesz, to wtedy wduszasz i na dwójkę. I też powoli puszczasz to sprzęgło. Nie, że bzdryk. Ja tak nigdy nie puszczam. To, patrz, tak ruszam. O. Widzisz? No. Ciężka robota dzisiaj przed tobą. Cały sezon. Cały sezon. Nauki a nauki. Dzieje. Halo. Jak hamujesz, zwalniasz, nie chcesz już jechać, to sprzęgło wduszasz. I tylko? Sprzęgło, potem hamulce. A? Na razie, na początek. Żebyś wiedział, jak to działa. I jak zakręt robisz, to też sobie delikatnie sprzęgiełko wduszasz. Tu, jak tak nawracasz powoli. Rozumiesz? Taka jazda na pół sprzęgle.
pamiętaj, Kuba, o sprzęgle. No ale raz to wrzuciłem dwójkę z sprzęgłem. Sprzęgiełko i jazda. Coraz lepiej. Ale dobrze, że ja się skapowałem, że nie pozwoliłem mu samemu tu zjeżdżać po tym śniegu, po tej górce. Nie ma doświadczenia, wiesz, to... Mógłby gazu dać, lekko dupa mu poszła. Jadro ułożyłem trochę na dwójce i też poszła. Zredukował na dwóje i jazda dalej. Nie przebił, bo on na jedynkę tu miał. No jedynkę miał. No. No to dobrze, no. Dobrze, dobrze. Musi się bawić po prostu. Sprzęgłem, gazem. Kuba się mnie przestraszył, jak go mijałem kładem. Gdzie tam? Teraz będziemy go szarpać jeszcze, jak w czasie jazdy. Nie, się wystraszył teraz. A tata by... Chodź. Nie zabrakło, bym się sam wyglebił. Już tak! Co? Już się z bokiem. Chodź Kuba tu. Kuba daj go, pomóż mi. W pół do szóstej. Ale ten zegarek, no nie gadaj. Szybciej. No. No to 5 minut. W pół do szóstej już? No pewnie. Kurwa, jedziemy stąd, bo to już patrz, ciemnica, noc. Michał, nara, dzięki, że wbiłeś. Trzymaj się. Cześć.